Sandra Piguła, ekscentryk czy wariat? Niepoprawny optymizm zadomowił się w myślach, słowach, uczynkach i zaniedbaniach. Nie, w zaniedbaniach jednak nie. Stojący obok uzna cię za wariata. Chyba że jesteś z wyższych sfer, wtedy bez wątpienia nazwie cię ekscentrykiem. Cokolwiek o tobie powiedzą, o ile to tylko nie zagraża martwicy twojej duszy, nie płacz nad rozlanym mlekiem, nie gaś ognia miłości. I na wszelki wypadek wykasuj numer 112, aby jakiś życzliwy strażak nie zgrzeszył nad gorliwością.